Witajcie, dzisiaj zajmiemy się uszczelnianiem poduszki przy naczepie. Tu już skruszał. Będą potrzebne klucze 19 do opuszczenia poduszki, 27 i 22. Tutaj zostało to skruszone i trzeba wymienić końcówkę na inną. 19 odkręcamy tutaj, żeby poluźnić poduszkę. Poduszka musi zejść nam niżej, żeby można wykręcić ten zawór i założyć nowe kolanko. Już jest przerdzewiałe i zaczęło syszeć. Idą śruby nawet. Nie tak. Ciężko. Wiatr u mnie strasznie wieje. Mam nadzieję, że coś widać. Czekało powietrze, trzeba to wymienić na nowe. Odbić przewód trzeba, o tak, młoteczkiem puknąć. Puścimy poduszkę, żeby wykręcić można ten zawór. Nawet idzie. Nie, stanęło. Potrzebujemy 27. Jest nowe kolanko. Warto kupić tą śrubą kontrującą. Wtedy ustawicie się w odpowiedniej pozycji. Można dokręcić kontrę. Ona tu ma uszczeleczkę i pasuje. Teraz przykręcamy. Można wypuścić. Można wykręcić. Dobrze, że śruby lekko idą, nie są jakieś zapieczone, bo by był problem tutaj wykręcić to. O, wyskoczył zawór, to teraz ładnie nowy wkręcić i będzie git. Widzicie, ustawiamy tak, kontrę dokręcamy i wtedy flancuś. Teraz dokręcimy poduszkę. Thank you.
teraz dzięki tej śrubie możemy wstawić kąt koronka. Voilà, jest wymienione. Dziękuję i zapraszam na kolejny filmik. Pozdrawiam, Zbyszek.